black shirts striped join the Brotherhood of Cain. Siemaneczko, witam moich widzów z tej strony Badass Kane. A dziś bonusowo pokażę wam fajne dwa tryby w grze Watch Dogs. Będą to tryby szachowe i będą to tryby szachowe. Jeden będzie tryb rozegranie pełnej partii, a drugi trybem będzie rozegranie końcówki. Dobrze, więc zapraszam do oglądania. Dobrze, zaczniemy od pełnej partii. Więc dobrze, zagrajmy pełną partię, zobaczymy jak najpóźniej. Moim zdaniem jest to ciekawy tryb w grze, ponieważ pozwala się czasem odetnąć od takiego regularnego grania, strzelania i innych rzeczy, tak? Więc zagramy z nimi, to dobra, okej, no łatwo. Dobrze, zagramy na łatwo, to jest tak łatwo. Zagramy na łatwo, bo nie jestem jakimś super wielkim szachistą. Dobra, zagrałem 15 lat, okej. Ale ruch to po prostu dałem. Rzekomo. Dobra, zobaczymy co z tego będzie. Szczerze powiedziawszy, tak jakoś nie musimy jakoś dać za bardzo tych ruchów. Okej, ruszy konia. Mm-hmm.
Często zrobić to, co ja myślę? Chyba tak. Mi się wydaje. Będzie taki bezczelny, czy nie będzie taki bezczelny? Jak przegram, to przegram, tak? Tak gram w ten luź, więc... Jednak, jeszcze inaczej robi się. Goniec za konia to tak nie bardzo. No to pałka. Dobra, nie ma się tutaj. Mi się wydaje, że timer go porobi. XD. Tak może być. Proszę. No i... Nie ma tu żadnego bicia niczym, więc konik oddany za darmo. Dobra, pij tego piona, spoko. Ten pion to mi tak potrzebny, szczęście, że... któregoś piona będzie pewnie się zbić. Albo da, zrobi tak. A mu wystarczyło gońcem do tyłu cofnąć się, on musiał się są. No nic. No. Teraz cofnie konia na pewno. Musi skoczka cofnąć. Chciałbym sobie zaprezentować ten tryb, bo całą, który jeszcze nie grał w Watch Dogs, i może panu jakieś przejść, ponieważ jest co fajny tryb. A. A może ty wśród nas to jesteś szachiści, tak? Lepiej niż ja, więc... Co on, kurde, Kasparów, że tak długo myśli? Słynny szachista, tak? Wielokrotny chyba mistrz świata. Teraz to się... trochę pozmieniało. W szachach. Robienie figur z figur to nie jest dobra gra, okej. Okay. Niech będzie tak. Mogę przecież tutaj ustawić tego, wzbić konia i wtedy zbić. Trudno już teraz. Jeśli pogrywałem dość często w szachy, pamiętam po prostu w tej gimnazjum, ale później jakoś. Faniaczek. Nie mogę tak oddać figurę za figurę, bo to... Dla mnie się zaskoczy, to dam. Ktoś mi nic nie da, chyba że... Ruszmy tak na razie. Oddam jeszcze nie ruszył ogna. I tego... Końca dwa... Dobra, nie będzie tak. Ale głupio zrobiłem. Nie. Dobra, tutaj do środka. Tak będzie. No, mówiłem. Teraz to był... Jeszcze teraz trzeba bić. No i patrzcie sobie, zrobi piony za ten. Ten głupi ruch zrobiłem bardzo. No jak. To już teraz ten ofer jest bardzo niebezpieczny, bo... Bo tak. No i co ja mogę zrobić? Też pewnie bez sensu robił na początku. Nie patrzyłem w sposób. Okej, okay, ruszamy. Będziesz szachował, bo widzę, że wie, że przygotował sobie potem. Dobra. On tu wie, że będzie chciał wjechać pewnie. Na 100% zabił w sumie. Jeszcze gońca w ogóle. Znaczy gońca tego laufra w ogóle nie. Nie no, gońca ruszył w końcu, tak. Było jednak ruszyć tego skoczka tutaj.
Będzie bił na 100%. Wie, że poświęciłem głupio. Ale i tak. Mówiłem. Trzeba tą wieżę w końcu ruszyć. A zbije lafrem tego piona na pewno. Na 100%. No mówiłem. Miffiego to za bardzo nie zagraża, chyba że się stawi tutaj. Mogłem tego piona w sumie teraz zbić. A król jest daleko, jeszcze lepiej. Jak tego końca są, myślisz, że stąd uciekł? Zobaczymy, co z tego będzie. Muszę tu jakoś... Dobra. Porażka. Tak. Totalnie wystraszyć. Będzie musiał uciec, a co mi to da? Nic mi to nie da. On ucieknie, to jestem. No nic mi to dalej, nic. Nie. Nie. To pozbijam pion. Game over is. Futrzyć tego ruchu, albo go cofnąć. W normalnych szachach. To jest już... Cię mogę bać zbijanie pionów. On sobie wjeżdża tutaj. Jego też już nie zaszachuje. Tutaj nie mogę ruszyć, bo... Ale... Jeszcze lepiej. Będzie musiał być zwierzę, tak? Ma dwie wieże, to jest nie już. Ty kurde. Co muszę bić? Ale rzeczywiście. Panie. Zmień tu kamerę. Czemu jest taka kamera? Do dupy. Czy poświęcanie tego na... Widzę. Trudno. No rusz tego piana. No. Trochę jest tego jakiś plus. Czekaj, ten uważaj, bo te wieże się czają. No moją wieżę. Nie chcę robić wieży za wieżę, bo nam to bez sensu. Zaraz się ruszy tam i co, i gówno. I wtedy ja teraz wieżę, kurde. Szach, jeszcze lepiej. Bydlak. No, jest po wieżę pewnie, bo teraz już się ten tu wieżą. Dziwny gość. Czemu on rusza pionem? Bo damkę sobie iść, niech spada. Nie ma szans. Pewnie królem się ruszy, na pewno. Co innego muszę zrobić? Trudno. Pff.
to ty nie powiesz, gościu. Serio. Piona cię kasuje, lecę z tego. Ruszaj. To może to jest do wygrania jeszcze. Trzeba, że go zaszachować. Kichacze jednego. To będzie trudne, bo on ma tą wieżę, no. Pada. Chłop. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Run. No bij tu wieżę, Boże, wiem, że chcesz się zbić. Ale zrobiłem shit. I on Tesla rozbije. Bo zbije, no. Dobra, run. No na pewno zbije, no bo co ma innego zrobić. Dobra, wajdź. No bij tego laufra. Ty wie. No brawo. Boże. Idź, idź, pionek, idź. Dawaj, dawaj, będzie może to powinno tak działać, ej. Wierzą mi ciężko zaszachować tylko. No a, hetman w ogóle jest zajebiście. Czego do rogu zapchać? Jak on sobie ucieka. No. Pewnie będzie las do przodu teraz, Durin. Musi iść do przodu. Co za... Kurde, pół minuty, no pół minuty, no. Nie, nie ma prawa. Bo jak nie. Bo jak to jest zbyt, będzie śmiech. Co teraz z nim zrobić? A do rogu trzeba pchać. Już teraz nie może się wrócić. Nie, może się wrócić. Co, i ucieknie do tyłu pewnie. Czy nie? Is that right? Damn. No i to jest właśnie taka zabawa. Przegrałem, i tak bym to wygrał. No, too bad, my man. Time just got away from you. No nic, właśnie. To była prezentacja właśnie trybu gry w szachy w grze Watch Dogs. Gdzie się podobało. Czy uda mi się wygrać? Jakie zagadki są? Ja jestem biały mi tak. Pozostała po sensie 4-4. Co? Mam bo... Dobra, próbuję. Nie mam więcej do tego pionów. Nie może. Nie może. Co musimy... Ojejku. Chyba to zepsułem. Jak w czterech? Jeszcze raz. Nie da się tego zrobić. Co jest?